Pomysł wyszedł z Trzebieży, ale charakter ma ogólnopolski. Mowa o przetworniku, czyli integracyjnej imprezie organizowanej przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy. To już piąta edycja przetwornika. Każdego roku impreza znajduje zainteresowanie. Podczas dwudniowych spotkań na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury wystąpili twórcy z całej Polski. W Policach gościmy młodzież ośrodków wychowawczych i terapeutycznych z całej Polski. Jest to festiwal, w którym młodzi ludzie przebywający w tych ośrodkach mogą prezentować swoją twórczość, to co przez cały rok przygotowują. Na deskach Polickiego MOK-u oglądamy spektakle teatralne, koncerty, pokazy sketchów, pokazy cyrkowe. W Polsce funkcjonuje ponad 100 ośrodków wychowawczych i terapeutycznych. Przy wielu z nich organizowane są warsztaty artystyczne. Podczas przetwornika wychowankowie dzielą się owocami swojej pracy. Wspomóżcie biedną królewską sierotę, co chodzi w złotych łachmana. Za kim ty w ogóle jesteś i czym się zajmujesz? Jestem królewna Śnieżka, interesuję się literaturą, lubię przyrodę, jestem najpiękniejsza i pragnę pokoju na świecie. A my jesteśmy krasnoludki i jesteśmy najmniejsi na świecie. W repertuarze pojawiają się skecze, występy teatralne, pokazy multimedialne i występy cyrkowe. Twórczość kierowana jest do każdej grupy wiekowej. Równolegle do występów na deskach MOK-u kręcono teledysk do nowej piosenki rapera z Buku. Scenarią stał się stary Policki dworzec, a statystami byli wychowankowie Trzebieskiego MOW-u. Teledysk opowiada o trudach dorastania, chyba o tym, co tak naprawdę te chłopaki przeżyły. Teledysk będzie do mojej nowej płyty, trzeciej solowej. Nie mogę jeszcze zdradzić nazwy, aczkolwiek w tym roku mam nadzieję, że ta płyta się już pojawi. Michał Buczek działalność artystyczną rozpoczął w 2010 roku. Rok później występ młodego twórcy wzbudził zainteresowanie innego rapera, który zaproponował mu współpracę. Wkrótce potem z Buku wystąpił gościnnie na bijącym rekordy popularności albumie producenckim Donatana Równonoc. Teledysk, nad którym pracowano w Policach, powinien pojawić się w wakacje. Sztuka to balsam dla duszy, nie tylko dla jej odbiorców, ale też dla samych twórców. W specjalistycznych ośrodkach często pełni funkcję terapeutyczną. Z Buku, który jest idolem naszych podopiecznych, dlatego ta jego obecność i było zorganizowane spotkanie z tym raperem. On opowiadał o tym, w jaki sposób twórczość pomagała jemu w życiu, w rozwiązywaniu trudnych sytuacji jego życia. W tegorocznej edycji Przetwornika wzięli udział młodzi twórcy z całej Polski. Każdego roku jest ich coraz więcej. W bieżącym zaprezentowało się około 200.